Witam Was, moi drodzy, w pierwszym filmiku z Snapów. W dzisiejszym odcinku mamy wkrętarkę Milwaukee M18 CBLPT. Po włożeniu akumulatora jest totalny brak reakcji. Tak więc przystępujemy do rozbiórki sprzętu. Jak przerobić wkrętarkę Makity czy Wiłota? Gdzie imcha można wsadzić, a gdzie lająka? U kreatora... Płytkę mamy już rozebraną. Na początek wypadałoby ją wyczyścić w alkoholu izopropylowym przed badaniami pod mikroskopem. Radiator, jak widzę, jest przyklejony na jakiegoś termogluta. Prawdopodobnie to jest taśma termoprzewodząca. Staram się delikatnie to odkleić. Pod radiatorem mamy oczywiście MOSFETy. MOSFETów jest łącznie tylko 3 sztuki. Ciekawe. O, przepraszam, 6 sztuk. Po 2 sztuki na jedną zwojenie stojane. Oczywiście rezystor pomiarowy. W każdym razie radiator odkręcam w celu dostępu do pozostałych elementów. Na radiatorze mamy trochę taśmy termoprzewodzącej, jakiś tam termopad. Ok, lecimy dalej, tym razem już pod mikroskopem. Sporą część nagrań z mikroskopu utraciłem, w związku z czym postaram się pokrótce opowiedzieć, czym się zająłem. Sprawdziłem wszystkie diody i kondensatory na płyce, czy nie mają zwarć. Trafił się przede wszystkim widoczny tutaj rezystor R1 22 ohmy, który podczas pomiarów nie przewodził. Mierzę pomiędzy rezystorem R1 a diodą D1, czyli drugą stroną opornika R1, ponieważ ścieżka punktu dobniczy był na tyle zażarty, że nie pokazywało żadnego pomiaru. Mamy tutaj ścieżkę, która idzie do opornika i w tym miejscu nie ma żadnej oporności. Mam pewność, że ten oporniczek już do niczego się nie nadawał. Poza obwodem nie dało się zmierzyć na nim oporności. Znalazłem oporniczek o takiej samej wartości z płytki dawcy, gdyż po prostu nie mam tych oporników SMD. Jest innych rozmiarów, pewnie inna moc. To jest, od razu mówię, to jest takie po prostu rozwiązanie tymczasowe, żeby w ogóle uruchomić urządzenie. Może być tak, że ten oporniczek nam się po prostu na dzień dobry przepali ze względu na zbyt słabe parametry. No. Wiecie, w moim wypadku zamawianie oporniczka za 10 groszy plus ewentualna wysyłka jakiejś najtaniej paczkomatem 9 zł, no to słabo się kalkuluje, jeśli nie wiem nawet, czy urządzenie w ogóle odpalę. Dlatego trzeba po prostu kombinować, jak się da. Zwłaszcza, że jestem z Podlasia, no to po prostu mamy swoje patenty. No więc sadziliśmy takiej samej wartości opornik, może delikatnie mniejszy. Co nam jeszcze zostało? Otóż, w trakcie moich pomiarów znalazłem taki brzydki kondensator. I oczywiście
chciałbym go wymienić. Tak samo jak w wypadku opornika, wykorzystam płytkę dawcy. Odkładam go na wszelki wypadek. Zamontowałem kondensatorki już poza kadrem, gdyż obraz z kamerki przechwytywany na monitor daje mi strasznie gówniany obraz do jakichkolwiek po prostu prac. Zazwyczaj pracuję na tych oto okularach. Jest oczywiście dużo wygodniej, dlatego po prostu musiałem to zrobić poza kadrem. Dobra, radiator już zamontowany, proszę bardzo, zatorki wymienione, rezystor wymieniony, zobaczmy na razie bez wiernika, jak się sprzęt zachowa. Wkładamy do baterii, pali się dioda, to już jest dobry znak. Tak więc myślę, że bierzemy się za składanie, zobaczymy z wiernikiem, czy po prostu będzie wszystko chodzić tak jak trzeba. Darka złożona. Dobra. Myślałem, że biegi się nie przyłączają. Sprawdźmy jeszcze, czy wirnik luźno się kręci. Czy jest dobrze uzyskowany? Jest. Wstawmy akumulator. Zobaczmy, co z mojej roboty wyszło. Co wy na to? A więc moi drodzy, widzicie, Leszkowi się udało. Często pytaliście mnie, czy mogę wam naprawić jakieś elektronarzędzie, coś wam się zepsuło, bateria wam się gdzieś zepsuła. Tutaj macie Leszka, to jest młody, sprytny, skurczy byk, który wam takie coś zregeneruje. Jeżeli chcecie, pod spodem wam wrzucę jakiś kontakt do Leszka.
ręczę za Leszka, że nie zrobi was w ciula i nie weźmie narzędzia i wam nie odeśle, jeżeli tego się boicie. I też ręczę wam za to, że naprawdę robi to solidnie i nie wali w ciula. Także Lesiu, wysyłaj Milwaukee, ja ją pomęczę i zobaczymy, czy coś się z nią zepsuje, czy nie. Także raz jeszcze dziękuję ci, Leszku, za filmik, za podzielenie się wiedzą. Jeżeli potrzebujecie coś naprawić, to walcie do Leszka jak w dym, pod spodem macie kontakt. Z mojej strony to tyle, jeżeli wam się podobało, chcecie więcej kreatorowej ekipy na kanale, dawajcie znać, łapki w górę, trzymajcie się moi drodzy i do następnego.